Dobra, udało nam się znaleźć obok naszego hotelu opuszczony hotel. Na mapach Google widziałem, że został on opuszczony jakoś mniej więcej 10 lat temu. Zatem wejdziemy sobie do środka i zobaczymy, co zostało jeszcze do zobaczenia. Tą brama wjazdowa, tutaj palmy, niestety już uschnięte. Tutaj główna brama wejściowa do hotelu. Ale może na wyższych piętrach zachowały się pokoje w lepszym stanie. Tak, tu była recepcja i nawet zachowała się księga gości. Imię, nazwisko, kraj pochodzenia: Wielka Brytania, Hiszpania, Brytania. Wszystkie imiona i nazwiska pozostały niezmienione. Greckie zielone strony, 2003 rok, czyli grecka książka telefoniczna, a tu nawet są jeszcze nie odpieczętowane egzemplarze tej. Całe zapieczętowane zgrzewki. Business Tourist Directory, Greece, 2002. A to były takie szafki, żeby klucze schować. Niektóre się nawet ostały. Tu jakieś dokumenty. Tu chyba było coś w stylu głównego holu, jakieś nawy głównej. O, tam na dole jest nawet zejście, sobie tam potem pójdziemy. Tu chyba był bar i zamawiało się tutaj drinki. Tak, to są morele. O! Szkoda, że ten budynek jest tak zniszczony, ale widać, że te schody były w dobrym stanie kiedyś. Ktoś chciał ukraść na złom te części. A tu był taki zabudowany balkon z widokiem na taką palmę. Londyn. To taki pokój, aby tu dzieci miały mieszkać. Poniszczone płytki PCV. Numer pokoju 106. Łóżko, czyli pokój jednoosobowy dla dzieci. Przesuwne drzwi i balkonik. Lodówki małe, turystyczne. Gdzie to jezioro? Tak, rzeczywiście. Widok jest konkretny. Wysuszone palmy. A tutaj jeszcze żyjące, a tutaj jeszcze jeden. Pokój 215. Te wszystkie pokoje były do siebie podobne. Ten był chyba dodatkowo oznaczony. Ciekawe dlaczego się nie utrzymał ten hotel. Co było powodem upadku tego miejsca. A tu jest jeszcze nawet telewizor w tym pokoju. No, udało ci się znaleźć wyjście na sam dach. Stąd widoki są najładniejsze. A tutaj były kiedyś zbiorniki na wodę, dlatego że w Grecji często jest susza. Dlatego gromadzą w takich zbiornikach właśnie wodę na zapas. To może tędy zejdziemy? Rzeczywiście biegnie tam. No i znaleźliśmy główny basen hotelowy.
ale... Tak, odleciała. Tak. Tak, brodzik. Tam jakieś papiery latają w koło. Tutaj prawdopodobnie była kawiarnia, dlatego że to jest zadaszenie razem z oświetleniem, czyli tutaj pewnie jedzono lody, spożywano napoje. Ła, aż cię wystraszyłem, że coś wyleciało. Popatrz. Wódka 3,50 euro, czerwona wódka 4 euro, Heineken 2,5 euro. I to wszystko sprzedawali, tutaj nawet zostały jeszcze te leżaki. Tu były jakieś lustra. A tam pewnie była kuchnia. Tak, cały piec z wyposażeniem tutaj został. Do wypieku pizzy. Talerze. Dobra, zwiedziliśmy cały hotel, także dzisiejszy urbex zakończony. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów.